Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. W czasie, gdy tak bardzo modne są rozmaite dialogi, warto sobie zadać pytanie. Ilu tak naprawdę jest bogów? Ile jest kościołów? Ile religii? Ile wiar? Ile prawd? Otóż jest tylko jeden Pan Bóg. Jest jeden Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Jest jedna prawdziwa religia, jedna wiara, która prowadzi do zbawienia. Bo tylko jedna jest prawda. Prawda nie leży nigdy po środku. Jeżeli jakiś dialog miałby zmierzać do tego, żeby gdzieś tam wypośrodkować, to jest to z gruntu fałszywe działanie prowadzące na manowce. Zgubne działanie. Bo prawda jest tylko jedna. Prawda nie leży, jak to mówią niektórzy katolicy, między Bogiem a prawdą, bo to Pan Bóg jest prawdą. Prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie jest. Ona jest jedna. W logice dwuwartościowej prawda nie może być pomiędzy 1 a 0. Pomiędzy 1 a 0 jest tylko 0, czyli fałsz. A prawda ma wartość 1. Ona jest jedna. Nie ma dwóch prawd. Kościół założony przez Jezusa Chrystusa jest jeden w świecie. To jest Kościół katolicki, czyli powszechny. I on trwa. Od apostołów, których Pan Jezus powołał, przez kolejne nakładanie rąk, wszyscy kolejni biskupi i inni kapłani cieszą się tak zwaną sukcesją apostolską, czyli od apostołów mają ciągle przekazywaną tę władzę. Jest też jeden namiestnik Chrystusa na ziemi. I Jemu wszyscy powinni być poddani. Poza tą jedyną prawdą, poza Kościołem, w którym jest zbawienie, mogą się znajdować rozmaite zgromadzenia, zbory, jakieś tam wspólnoty, wyrosłe albo w wyniku herezji, czyli błędu. I to jest fałsz. Herezja zawsze jest fałszem. Tutaj nie ma dyskusji. Prawda jest jedna. Albo inne powstały w wyniku schizmy, czyli oddzielenia się od namiestnika Chrystusowego, odłączenia. Powinniśmy się oczywiście za tych wszystkich modlić. Modlić, żeby wrócili i żeby się znaleźli w jedynym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele. Oto zresztą modlimy się słowami aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mówimy tak. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Co to znaczy? To znaczy, że ci, których błędne mniemania uwiodły, to znaczy heretycy. Ci, którzy powstali w wyniku herezji, w wyniku błędu. Albo niezgoda oddziela, to znaczy schizmatycy, którzy nie uznają zwierzchnictwa namiestnika Chrystusowego. I my się modlimy o to, żeby oni wrócili do tego jednego, jedynego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Żeby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. O to się winniśmy modlić. I to jest dopiero zbawienne działanie. A nie szukanie prawdy pomiędzy prawdą a fałszem. Nie uzgadnianie stanowisk w dialogu właśnie z tymi błędnymi mniemaniami, z przedstawicielami błędu, herezji. To nie tak. Prawda jest jedna. Jest jeden Pan Bóg, jeden założony przez Niego Kościół i jedna wiara, w której będziemy zbawieni.
święty Andrzej Bobola, torturowany bestialsko przez kozaków, wołał: jestem katolickim kapłanem. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Torturowany bestialsko dał piękne świadectwo i my również miejmy odwagę dawać świadectwo, że nasza wiara jest jedyna i to nasza wiara prowadzi do zbawienia.